No dużo światła. Za mało światła, ale tak będzie ładniej. Może nie będzie mogę ryja widać też, i to też dobrze w sumie. W sumie powinienem wam powiedzieć dobry wieczór. Słuchajcie, od razu na wstępie wam powiem, że ten materiał nigdy nie miał mieć takiej ciągłości fabularnej. Nie ma fabuły. Będzie zlepkiem różnych wrzutek, które nagrałem podczas podróży. I sama podróż jest delikatnie przypadkowa. Jesteśmy w Chorwacji. W tym momencie dla mnie to jest ostatni dzień dzisiaj pobytu tutaj, jutro jadę do domu. I jesteśmy na wyspie Trpani, czy jakoś tak. Mieliśmy podróż długą, dlatego że w ogóle zaczęło się od tego, że w zeszłym roku nigdzie z żoną nie byliśmy. Wiecie, że lubimy podróżować i jeździmy w różne dziwne miejsca, ale w zeszłym roku tak się złożyło, że nigdzie nie pojechaliśmy. I w tym roku stwierdziliśmy, że okej, gdzieś się wybierzemy na jakieś wakacje. Wyjaśnij. Pomyśleliśmy sobie, że pojedziemy i polowaliśmy na jakiś last minute. Że gdzieś pojedziemy, gdzie znajdzie się jakaś akurat jakaś okazja. I tak się złożyło, słuchajcie, że nie znalazła się żadna okazja. Nie znaliśmy żadnego last minute. Wiecie, bo się flara robi od... O, zobaczcie, to jest flara od filtra. Jest za bardzo ustawiona. Znowu jak go postawię za... To nie widać tak ładnie. Dobra. No i nic się nie znalazło. Wakacje się kończyły. Akurat było tak, że nasza córka miała ostatnie 2 tygodnie wakacji. Miała wolny, nie miała żadnych tam kolonii, nic takiego. I zdecydowaliśmy się, że pakujemy się w samochód i jedziemy do Chorwacji, ale jedziemy taką, robimy sobie wycieczkę z postojami, nie? Czyli jedziemy przez Czechy, zatrzymujemy się w Brnie, potem pojechaliśmy do Austrii, do Wiednia, pojechaliśmy do Chorwacji, pojechaliśmy najpierw, to są Płatwickie Jeziora, jakoś tak to się nazywa. I dopiero przyjechaliśmy tutaj, także tak naprawdę spędziliśmy w podróży 5 dni, zanim dotarliśmy tu na miejsce. I na różne zgrywki z tej właśnie podróży was zapraszam, a po tych zgrywkach podsumuję wam tak naprawdę chyba głównie Chorwację. Więc zapraszam do oglądania. Dobra, miałem wcześniej kamerę wyciągnąć, ale się zeszło. I już jesteśmy w kraju, w którym na kaszankę mówi się jelitko. Także jesteśmy w Czechach, właśnie w Ostrawie przekroczyliśmy granicę. Moja żona po podróży ze mną parę godzin już leki przeciwbólowe bierze. Próbowałem tą medycynę alternatywną zastosować, ale się nie zgodziła. Znieczulenie na NFSZ też nie działa. I tyle. Przez Polskę przejechaliśmy dosyć szybko. Ile jechaliśmy? Od 7, nie? Jest 11.30. Musicie uważać, bo my wjechaliśmy na katowicką trasę, czyli w stronę Ostrawy w Opocznie. Tam, gdzie... Znaczy, tak naprawdę tam, gdzie macie tę fabrykę Paradyż, nie? I od tamtąd, jak się jedzie, to przysięgam, że jest kurde ze 3 stacje po drodze i ceny na stacjach są takie, że naprawdę lepiej wcześniej zatankować do pełna i dojechać do Czech. Jestem ciekaw, ile tutaj paliwo, bo nie patrzyłem, ile kosztuje, ale to gdzieś znajdziemy i sprawdzimy. W ogóle trasa jest wstępnie jest znana. Dzisiaj jedziemy do Brna. Tak, dzisiaj jedziemy do Brna. Nocujemy w Brnie. Jutro jedziemy do Wiednia i nocujemy w Wiedniu. Znaczy pod Wiedniem, nie? Bo to... Ten wyjazd sponsoruje żona, więc jest bieda edition, nie? Nocujemy pod Wiedniem i potem jedziemy już do Chorwacji.
I do 26 będziemy się pamiętać po Chorwacji, więc będę wam tam starał się opisywać i w ogóle ten pokazywać co i jak, jeżeli chodzi o taką podróż, bo jesteśmy samochodem. W ogóle tak, zamieniliśmy fury, bo oddałem, znaczy pożyczyłem ojcu Hilaxa, a zabraliśmy mu Kodiaka. I jedziemy Kodiakiem, więc jakby ktoś się interesował, jak się jeździ Kodiakiem, to służę uprzejmie również informacjami. Więc walimy do Brna, dzisiaj zwiedzanie Brna będzie i jutro z samego rana wyjeżdżamy do Austrii, więc będę się jeszcze po drodze odzywał, jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki z drogi i z takiej podróży. Tym razem nie samolotem, tym razem stacjonarnie, tym razem bliżej, ale za to będę starał się zawrzeć taką maksymalną liczbę informacji podróżnych. Czemu ty nie zapiszesz? Bo jesteśmy pod polską granicą. Sprzedadzą wszystko Tuskowi! Jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, jak przekraczacie granicę, no musicie kupić winietę, tak? 10-dniowa winieta, 310 koron czeskich kosztuje i nie dajcie się zrobić w jajo, kupując ją za złotówki, bo za złotówki, no i co? Przerosła się technika, co? Dobra, za złotówki na stacji, pierwszej stacji, jaką po przekroczeniu w Ostrawie granicy spotkacie, za złotówki 70 zł kosztuje winieta. A jak zapłacicie sobie na przykład kartą i przeliczę wam w korony, to dzisiaj to jest 17 sierpnia, korona była po 18 groszy i zapłaciliśmy nie 70 zł, tylko 56 zł. Tylko że trzeba zapłacić kartą, a nie gotówką w złotówkach, tak? No ewentualnie sobie wymienić wcześniej czeskie korony, no tylko że teraz. No dobra, to jedziemy. Słuchajcie, przy okazji tego, że jesteśmy w Brnie, jest ciepło. Natrafiłem na dwie miejskie legendy. I to jest jedna z nich. To znaczy tam, na sklepieniu, wrzucę wam zdjęcie. Jest ziomek z gołą dupą. I miejska legenda mówi, czy legenda w ogóle, mówi o tym, że tutaj w Brnie budowały się dwa kościoły równolegle, jeden na górce, drugi na dołku. To jest kościół świętego Jakuba, budowany na dołku. I w tym kościele pracował kamieniarz, który radził sobie zdecydowanie lepiej niż kamieniarze w kościele na górce, więc postanowili ludzie z miasta, to znaczy generalnie włodarze miejscy, postanowili go wyrzucić, bo ten kościół się budował za szybko. A on w ramach zadośćuczynienia za tego potraktowano, postanowił nad tym oknem wyrzeźbić gołą dupę. Znaczy, takiego ludzika z gołym tyłkiem. I to jest miejska legenda. Natomiast najprawdopodobniej było tak, że budował ten kościół polski generalny wykonawca, a kamieniarz, który wyrzeźbił gołą dupę, był po prostu jego podwykonawcą, któremu najprawdopodobniej nie zapłacono. O! Pff. Jezu, jest tak duszno, że koniec świata. Zaraz się rozpłynę, ale pod kościołem świętego Jakuba jest coś, co się nazywa osuarium, czyli coś w rodzaju katakumb. I co ciekawe, są to katakumby drugie pod kątem wielkości, tak? To znaczy w Paryżu są największe, o ile się nie mylę, a tu są drugie pod kątem wielkości. To znaczy, jakie odkryto i wydobyto zwłoki, szczątki po zwłokach, nie? To ma doliczyć się około 50 tysięcy. Natomiast obecnie można zobaczyć około 10%. Natomiast generalnie wszystko jest wyłożone kośćmi, czaszkami, z tym, że nie spodziewajcie się cudów. Jest to zwiedzanko na około 5 minut, ale wrażenie robi jak za 50, albo godzinę 50. Także polecam. Bilet rodzinny 38 koron, to jest jakieś 50 parę złotych za te 5 minut. Ale nie mogę powiedzieć, żeby nie było warto. I tu mamy drugą z miejskich legend. To już nie legend. Proszę Państwa, oto jest zegar. Zegar, który został postawiony jako pocisk, symbol pocisku i jest to znowu symbol wojny Czech ze Szwedami. Złośliwi niestety twierdzą, że ten pocisk to trochę chuja przypomina. I nawet niektórzy twierdzą, że dzięki wojnie Szwedów z
Czechami i postawieniu tego zegara w kształcie pocisku, to w zasadzie teraz Czesi mają od chuja czasu. Noc spędziliśmy w czymś, co się nazywa Pension Edison. Poza tym, że nie ma klimatyzacji, było całkiem spoko. Jeżeli chodzi o Chorwację, po coś mi tu glucie wlazła? Jeżeli chodzi o Chorwację, jeżeli chodzi o Brno, poza oczywiście anegdotami o gołym tyłku i falicznym zegarze, to Brno jest naprawdę warte obejrzenia. Dosyć obszerna starówka z dość mieszaną zabudową. Ktoś to nazwał na jakimś blogu podróżniczym nurtem funkcjonalistycznym. O, zapaczkę. A nie wiem, co to jest nurt funkcjonalistyczny, ale rzeczywiście miasto jest zbudowane w taki sposób, że dosyć łatwo się po nim przemieszczać. To jest raz, ma szerokie ulice, jest bardzo dużo młodych ludzi, bo pewnie wam nie powiedziałem, ale to sobie wyczytacie w internecie. Brno jest w Czechach uznawane za miasto studentów. Jest tu 6 wyższych uczelni, bardzo dużo młodych ludzi i rzeczywiście jak się wyjdzie na przykład na starówkę, to tańczą, siedzą po kawiarniach, krzątają się. Bardzo, bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo sympatyczna atmosfera w ogóle na starówce. Piękne zabudowania, warto sobie przyjechać, obejrzeć, szczególnie, że jeżeli tam jedziecie ze środkowej Polski, no to jest tutaj parę godzin trasy, aczkolwiek nie jest to jakiś dramat, tak, jeżeli chodzi o przyjechanie tutaj na przykład na weekend. To polecam serdecznie. Do cen paliwa dorwał się pan Obajtek z panem Urbanem. I litr benzyny kosztuje 40 koron. Koronę, jak wymienialiśmy, to jakieś 18-19 groszy, czyli macie mniej więcej między 7,50 a 8 zł za litr paliwa. To jest dość dużo. Niemniej jednak Czechy się rozwijają. Absolutnie nie mam nic do Czechów. Naród bardzo sympatyczny. Natomiast mają dość luźne podejście do czasu i o ile się nie mylę, jeżeli chodzi o klasyfikację narodów, które najmniej pracują, tak fizycznie, po prostu najmniej godzin pracują, to właśnie Czesi są gdzieś tam w czołówce. Natomiast w sumie chwali im się. Jeżeli się rozwijają, bo rzeczywiście na drogach widać bardzo dużo nowych samochodów, tak? Nie są to już tylko Skody. Drogi są uporządkowane, drogi są remontowane, miasta są uporządkowane. Fajnie się w ogóle jeździ po Czechach. No ale zaraz się pakujemy i jedziemy do Austrii. No, do Wiednia. W Wiedniu też spędzimy jeden dzień. Tak naprawdę mamy dzisiaj intensywny dzień w Wiedniu, bo jutro rano już startujemy i mamy 6-godzinną trasę do Chorwacji przez Słowenię. Więc dzisiaj mamy trochę czasu na Wiedeń, więc jeszcze dzisiaj na 100% się zobaczymy w Wiedniu. Mam kilka rzeczy wypisanych w Wiedniu, które bym chciał zobaczyć, ale na razie muszę znieść bagaże z hotelu i zapakować samochód. I mamy jakieś 160 km jest z Brna do Wiednia. Także tak naprawdę, jakby się uparł na weekend, przyjechał tu w piątek, to jeszcze można na jeden dzień wyskoczyć do Wiednia, nie? I tak, słuchajcie, z kraju, w którym nawet wysłuchanie informacji o śmierci babci może doprowadzić was do śmiechu, do łez. Tak trafiliśmy do kraju, w którym do łez doprowadza wypowiedzenie jakiegokolwiek słowa. Jesteśmy w Wiedniu, w Austrii, gdzie język austriacki, tak, no podobno do niemieckiego, i wymówienie czegokolwiek graniczy z cudem, więc za błędy językowe przepraszam. Jesteśmy w pałacu Schönbrunn. Jest locha, idziemy zobaczyć, gdzie można wejść, a gdzie wejść nie można, gdzie trzeba zapłacić, bo niestety tutaj bilety, no koszt biletów powala na kolana, więc zobaczymy, co można zwiedzić bez biletu, a na co trzeba bilet kupić. I zobaczymy, z Brna do Wiednia 2 godzinki, spokojnej drogi, tylko że przejechanie przez granicę, przez Kowieteńską,
czy brzesko austriacką, robi furorę, jak wjeżdża się do Austrii, od razu inne kształtowanie terenu. Jadąc drogą, jeżeli ktoś ma lęk przestrzeni, można się nabawić naprawdę palpitacji serca. Wiatraków jest tyle, że szok. Znaczy w ogóle fajnie to wygląda, nie? To znaczy, ten, w mojej opinii to strasznie nie kaleczy, jeżeli chodzi o takie doznania estetyczne, trasy, terenu i tak dalej. Ale widać, że tutaj ta energetyka zielona jest inaczej, zupełnie rozwinięta. To inna klasa, inna ilość w ogóle, nie? O. O. A teraz idziemy zwiedzać. Tak wam powiem szczerze, tak, Wiedeń to po pierwsze nie jest miasto na to, żeby to zwiedzić na piechotę. Nie ma szans. Druga sprawa jest taka, że chyba dobrze jest lepiej się przygotować, jak się do Wiednia jedzie, niż my się przygotowaliśmy, bo dla nas to jest tylko miasto przystankowe, a generalnie zwiedzić Wiedeń dobrze jest na przykład skorzystać z, co się nazywa tutaj Flexibus. Żona? O, dlatego, że tutaj jeździ sobie taki autobus, który się nazywa bodaj Flexibus, i on, to jest tak, że kupujecie bilet i on się przemieszcza po całym mieście jako autobus turystyczny, ale możecie sobie z jednego wysiąść, coś zwiedzić i wsiąść do drugiego. To tak mniej więcej to tak wygląda. Natomiast w ogóle z innego powodu tą kamerę włączyłem w samochodzie. Włączyłem dlatego, że Wiedeń to jest przepiękne miasto, olbrzymia starówka, olbrzymie stare miasto, natomiast do wysokości, do której sięgają ludzie wyrażający swoją naturę artystyczną, zresztą w kiepskiej formie przekazu, sprayem, jest tak umazane wszystko, sprayem jakimiś naprawdę średnio udanymi, jak to się nazywa, graffiti, że koniec świata, naprawdę, toż ludzie, którzy tu mieszkają i młodzi ludzie, którzy tu mieszkają, mogliby uszanować to miasto, a chociaż odrobinę, o. Słuchajcie, przed chwilą opuściliśmy austriacką ziemię i wjechaliśmy do Słowenii. Tutaj tylko przelotem jesteśmy, więc winietka oczywiście 7-dniowa. To jest wspaniały pomysł, bo 7 dni to jest akurat taki okres czasu, w którym się nie zmieścicie. Kosztuje 16 euro. A 30-dniowa kosztuje 32 euro, więc tak czy inaczej, jeżeli przyjeżdżacie na 10 dni, to i tak wydacie 32 euro. Jeżeli chodzi o przejazd przez Austrię. Przez Austrię jeździ się super. Są super drogi. Naprawdę kierowcy jeżdżą też spoko. Dosyć mocno trzymają się przepisów, przy czym trzeba zaznaczyć, że mają taką ogólną zasadę, że 10 km na godzinę to nie przestępstwo. Natomiast nie ma w ogóle mowy o czymś takim jak u nas, na przykład jedziecie po autostradzie i będziecie jechali zgodnie z przepisami po prawym pasie 140, to koło was po lewym pasie coś przeleci 180. Przez całą Austrię przejechaliśmy, ani jednego takiego przypadku nie spotkaliśmy, żeby ktoś aż tak bardzo nadużywał przepisów. Jeżdżą przepisowo. Mają bardzo dużo, szczególnie w miastach, zakazów zatrzymywania się z różnych powodów, w różnych godzinach. Naprawdę na niektórych ulicach, aż gdzieś mam zdjęcie zamieszczę, wygląda to wręcz śmiesznie. Natomiast bardzo się tego trzymają. Czyli jeżeli macie na przykład ulicę i na ulicy są miejsca parkingowe i miejsca parkingowe są oznaczone zakazami zatrzymywania się z jakichś powodów, to na pewno w tych miejscach nic nie będzie stało. Będą stali tylko tam, gdzie jest znak rozpoczęcie zakazu i tam, gdzie jest zakaz ende, czyli koniec zakazu, tam na pewno nic nie będzie stało. Trzeba też uważać bardzo, trzeba uważać na cenę paliwa, dlatego że wzdłuż głównych tras w Austrii za litr benzyny trzeba zapłacić 2 euro. To jest chora kwota, szczególnie, że zjechanie z autostrady nawet 200 czy 300 metrów w kierunku jakiejś miejscowości stoi stacja benzynowa, gdzie za litr paliwa zapłacicie na przykład euro 65. To ja rozumiem, że u nich to jest 40 eurocentów, tak? I może przy ich zarobkach to nie ma znaczenia, natomiast przy polskich zarobkach 40 eurocentów to jest około 2 zł, nie? Na litrze paliwa. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego zwracam wam uwagę, że gdybyście jechali przez Austrię
gdzieś, to tankujcie się raczej szukając stacji benzynowych, zjeżdżając z tras, z autostrad. To też nie wygląda trochę tak jak u nas. Te zjazdy są inaczej troszeczkę oznaczone. Te zjazdy to nie są takie molochy jak u nas, też mamy kupę ślimaków, tylko nagle są odgałęzienie od autostrady i za krzaczorami dopiero widać, że tam w ogóle coś jest, nie? Więc musicie na to zwracać uwagę. Poza tym wrócę jeszcze do Wiednia. Piękne miasto. To jest piękne miasto, które wymagałoby co najmniej kilku dni pobytu, żeby je zwiedzić. Postaram się troszeczkę poczytać o tym Flexibusie, czy jak to tam się nie nazywa. Oni mają tam taki autobus turystyczny, ja wam już mówiłem o tym autobusie, ale wczoraj wieczorem jeszcze poczytaliśmy, że generalnie zakup biletu na ten autobus również uprawnia do wejścia w bardzo wiele miejsc, a te wejściówki są dość drogie. I warto jest w ogóle skorzystać z tego rodzaju udogodnień, jak właśnie ten autobus, jak gdyby skupiający razem wejściówkę w różne miejsca. Chyba właśnie dostaję SMS od sieci, że wjechałem do Słowacji. Do Słowenii. Jezu. Ale myli mi się. Więc przez Słowenię tylko przelocikiem lecimy do Chorwacji i dzisiaj już nocleg będzie w Chorwacji, chociaż też jeszcze nie końcowy. Jeszcze mamy jeden przystanek w Chorwacji, zanim jutro tak naprawdę na wieczór dojedziemy do miejsca docelowego, ale to was będę informował na bieżąco, chyba że coś ciekawego spotkam jeszcze po drodze, to na pewno wam o tym powiem. Dobra, wybranie funkcji omijaj trasy płatne w Chorwacji daje wam coś takiego, patrzcie. I tam na dole, nie wiem czy będzie to widać w ogóle na kamerze, stoi domek. Ale to jest przestrzeń taka, że aż ciary przychodzą, można lęku przestrzeni dostać. Chyba wiem, jak zatytułuję w ogóle cały ten materiał wyprawy do Chorwacji. On będzie miał tytuł, jak zbankrutowałem w Chorwacji. Ja wam powiem szczerze, że tak się nie spodziewałem tego.
trochę, jakie tu są ceny, nie? Tak. Kawa kosztuje tam 2,70 euro, ale hamburger, zwykły hamburger, taki wiecie, z takiej budy, o to tam na przykład. Fakt, że jesteśmy przy Parku Narodowym Plisnickim, ale to nie ma znaczenia, wczoraj byliśmy w jakiejś restauracji. Hamburger kosztuje 10 euro. Żeby zjeść obiad, taki w dobrej restauracji obiad, 100 euro. To jest w ogóle tak, mi się pojebało zupełnie. Myśmy się zastanawiali z żoną, dlaczego po drodze jest tyle zamkniętych knajp. W ogóle to wygląda, jakby to jakaś rewolucja nastąpiła, nie? Do rządów doszli socjaliści, oni jakby Kaczor na przykład tutaj do władzy doszedł, nie? I wszystkie prywatne biznesy zbankrutowały. I to tak wygląda. Jeździcie po drodze i powiedzmy na odcinku 20-30 km macie 6-8 knajp takich, widać, że opuszczone, tak jak stały, tak opuścili, nie? Tylko sprayem teraz są pomazane, nie? I w ogóle cenowo, Matko Boska. Dobrze, że paliwo jest w miarę normalne pieniądze, będziemy w samochodzie spali. Bo te, co? Nie, no bo nie będziemy. Żona zamówiła jakiś hotel, ale generalnie to paliwo kosztuje 1,50 euro. To jest w miarę normalna cena. Tak jak po drodze przejechaliśmy przez Czechy, Słowenię i Austrię, to tutaj jest paliwo chyba najtańsze z tych wszystkich krajów. Ale poza tym, oczy szeroko zamknięte. Trzeba być, nie wiem, krezusem jakimś, żeby tutaj ten... Szczególnie przy zarobkach tutaj, bo sprawdzaliśmy zarobki, że tu najniższa krajowa to jest 700 euro, nie? Odliczy od tego podatki, składki, cudawianki, to ile? Pewnie z 550 euro zarabiają, nie? A przeciętny posiłek w restauracji, w knajpie jakiejkolwiek, to jest między 13 a 20 euro. To taki najbardziej przeciętny, nie? No są droższe. Au, ale idziemy obejrzeć Plitwickie jeziora. Podobno widok zapiera dech w piersiach, więc idziemy sobie, zobaczymy. Do aparatu przyczepiłem obiektyw, będę zrobił zdjęcia, więc będę nagrywał iPhone'em. Bo moja żona ma coś do powiedzenia. No mów, ile bilet kosztuje? 40 euro bilet wstępu na osobę. Czyli za 3 osoby 160 euro. 120. A, za dzieci 15. No to 100 euro, nie? 4 paki za wejście nad jezioro. Fakt, że widoki ponoć są zacne, ale 4 paki. Wiecie, ile można przetworzyć płynu w lesie za te pieniądze? Pozdro, chłopaki, w ogóle. O, powiem wam, że Plitwickie jeziora robią wrażenie. Bardzo ciekawy okaz natury, bo jeziora są położone w takich półkach skalnych o różnych wysokościach i właśnie spływają takimi wodospadami, ale jest duszno, jak widzicie, niemiłosiernie. Moja żona realizuje się artystycznie. Drogą E idziemy, czyli tym krótszym szlakiem, bo ten dłuższy, czyli on ma jak H, jak F? E, to my idziemy. To jest taka ścieżka na 8 km, nie? A czy na 8 godzin? 8 godzin razy 4 km na godzinę. No. O tu. Moja latorośl tu też idzie. Mówię, że moja latorośl też tu idzie. Marudząco biodoląca. Kto? Miś Gogo. Ej, wiecie, dlaczego Włosi tak mordę drą wszędzie? Bo to jest naród tak nikczemnego wzrostu, żeby nikt ich nie podeptał. Naprawdę, tutaj jest dużo Polaków, jest bardzo dużo różnych nacji, które przyjeżdżają tutaj obejrzeć, ale tylko Włosi tak piłują chałapę, że słychać ich z 5 km. A są rzeczywiście takiego nikczemnego wzrostu, nie? Słów kilka o internecie będzie. Chorwacji. Przede wszystkim macie, z tego co doczytałem i przez chwilę zostałem potraktowany z góry przez babę w kiosku. Jak ona powiedziała, kupiliście to, arrivederci, tak? Słuchajcie, macie trzy oferty. Trzy. Jest i mobile, którego nigdzie nie dostaliśmy. Znaczy, na pierwszej stacji, jak się zatrzymywaliśmy w Chorwacji, też nie wiedziałem, z czym to się je, więc kupiłem coś takiego. Jest A1, czyli ta sieć, i jest Net2Go, to się nazywa.
przy czym Net2Go macie chyba 30 giga. W T-Mobile teoretycznie piszą, że jest nielimitowany z prędkością do 600 megabitów na sekundę, ale tylko przez 7 dni. Natomiast tu to jest przez 10 dni, pisze nielimitowany internet. Przez 10 dni jest to bzdura. To znaczy w sieci A1 starter jak kupicie, to macie oczywiście nielimitowany i fajnie sobie popitała i rzeczywiście w większości miejsc mieliśmy tutaj zasięg i wszystko działało fajnie do limitu 100 GB. Osiągniecie 100 GB, a ponieważ osiągnęliśmy to bez problemu, dlatego że żeby oglądać polską telewizję i jakieś filmy i rzeczy typu tam Netflix i tak dalej, wzięliśmy sobie Apple TV. Są ludzie, którzy używają na przykład, nie wiem, Xiaomi, będą te sticki takie używali telewizorów i tam sobie oglądali Netflixa, ja używam Apple'a, więc używamy Apple TV i po prostu zabraliśmy jeden ze sobą, podłączamy do telewizorów, gdzie tam się nie znajdziemy i niestety oglądanie telewizji czy filmów żre. I ten internet z A1 do 100 GB i to dopiero przeczytacie sobie gdzieś tam na stronie producenta, na samym dole w warunkach. I po prostu nie ma więcej. A jakbyście chcieli kupić T-Mobile'a, to w kiosku pani powiedziała, wyprzedały się. Wyprzedały się, to nie ma. Więc jeżeli złapiecie gdzieś do Chorwacji i potrzebujecie internetu, to jednak polecam wam dopytywać się o T-Mobile, bo chyba tak nie bardzo chcą tego T-Mobile, bo wszędzie w pierwszej kolejności nam to A1 wciskają. Nie wiem, może prowizja większa? Nie będę ten, nie będę do mnie wywołał, ale generalnie tutaj macie 100 GB i nie dajcie się zrobić wała, bo jak osiągniecie 100 giga, to prędkość spada do 64 bitów, czyli możecie sobie ewentualnie wysłać fax. To jest max. Kurde, nie wzięliśmy tego menu, bo jesteśmy w knajpie, drugi raz jesteśmy w tej knajpie, bo to jest jedna z tańszych knajp tutaj. Ja jak to jest, ta miejscowość się nazywa? Boże, ja nie jestem w stanie tego zapamiętać. Czyli pani? Trypani. Jak trypani czaszki na przykład. Mi to trypani język na przykład. Ale jesteśmy w jednej z tańszych knajp. Dzisiaj wzięłaś. Moja żona jest rozpustna tutaj, bo ja oszczędzam. Natomiast moja żona, ten, wczoraj były kalmary. Ile zapłaciłaś? Znaczy ile zapłaciłem? 14 euro. Ja sobie biorę takie coś, co jest pleskawica. Bardzo dobre. To są takie kotlety jak do hamburgerów. Super są, naprawdę, bardzo smaczne. I kosztują frytkami 9 euro, a nie 14. A dzisiaj poszło co? A dzisiaj poszły krewetki. Uwaga, krewetki po chorwacku to kozice. Żeby się nie pomylić. Jak zamówicie sobie kozice, to może trochę kozice nie przypominać. Ale i ile kosztowały? 12, 13, 14? 14? Bez do domu na piechotę wracała. Chodzi na paliwo wezmę. Z tym wrócić. No. Gówniak będzie jadł ten. Filet z kurczaka, tak jak wczoraj. Zresztą to są takie dwa solidne filety z kurczaka, to tam na dwa obiady wystarczyło, nie? Naprawdę. I 10 euro. Drogie żarcie. Chociaż i tak to jest jedna z tańszych knajpek, dlatego że patrzyliśmy kalmary, jak to tam się nazywa, joje, knajpa, jest 200 metrów stąd. I te same kalmary, które tu kosztowały 12 euro, to tam kosztowały 16 czy 19? A tu 14, tam 19. Tu nie idzie żeby... Ja nie wiem, jak się ludzie to żyją. Słuchajcie, średnie zarobki tutaj to jest 750, znaczy najniższa krajowa tutaj, to 750 euro brutto. Daje to 580 euro netto, czyli 580 euro do ręki, tak? A przeciętny obiad, naprawdę, to bez wypasu, że szukacie najtańszej knajpy i obiad przeciętny kosztuje 10 euro. 10 eurasów, czyli za 3-osobową rodzinę musicie zapłacić 30 euro. 10 dni, jakbyście się żywili w knajpie mając 3-osobową rodzinę, tutaj to jest po pensji, jeżeli zarabiacie na niższą krajową. Zresztą patrzyłem, że to elektryk zarabia, nie zarabia po prostu. Zarabia od 4 do 6 koła. Raczej nie przyjadę do pracować. Tyle samo, znaczy tak samo mogą mi nie płacić w Polsce. Nie widzę problemu. O, czytałem jakąś wiadomość, że Bonda muszę obejrzeć. To na razie. Zobaczcie. Tędy idziemy? Czy tam do ulicy? Co? Ludzie tędy też idą. Patrzysz? Dobra. To idziemy tędy. Po trudach i znojach.
w temperaturze 35 stopni. To jest tylko 5 stopni niżej, jak się pizza podgrzewa w piekarniku. Dotarliśmy do miasta, którego historia jest równie fascynująca, jak historia Polskiego Stronnictwa Ludowego. To znaczy, to miasto już wszystko ze wszystkimi. Mianowicie jesteśmy w Dubrowniku. Bardzo ciekawe miasto, w zasadzie na skraju Chorwacji, połączone lądowo, ciekawe, połączone lądowo dopiero w 22 roku mostem przez wyspę, dlatego że cały ten region, gdzie jest Dubrownik, jest odcięty od od Chorwacji pasem granicznym, który należy do Bośni i Hercegowiny. Co ciekawe, pas graniczny ma, znaczy to jest taki czypel graniczny, muszę sobie zerknąć na mapę, ma bardzo ciekawą historię ze względu na to, że historia tego pasa sięga jeszcze, nie pamiętam którego dokładnie, ale to będzie, szacuję, że w okolicach XII wieku, ale to na pewno sobie znajdziecie, jak będziecie chcieli. Kiedy Dubrownik przestał niejako być w komitywie z Wenecją. Dlatego, że wbrew pozorom, się tak wydaje, ale z Dubrownika do Wenecji to jest generalnie tam, czyli na zachód, może delikatnie na północny zachód. Dopóki w XV wieku nie zmieniły się szlaki handlowe, co było związane z odkryciem Ameryki, Dubrownik był miastem portowym, miastem handlowym i to takim bardzo intensywnie żyjącym. Jako miasto portowe żył w komitywie, wręcz można powiedzieć, był zależny. Przez długi czas tak było, od Wenecji. No ale niestety troszeczkę się powstykali i w celu ochrony Dubrownika pas graniczny, który dzisiaj należy, znaczy pas, ten cypel taki graniczny, który oddziela Chorwację od tego regionu, gdzie leży Dubrownik, został oddany Imperium Osmańskiemu w celu ochrony właśnie Dubrownika przed Włochami. No ale to już jest, powiedzmy, szacujemy wiek XII, tak? Natomiast historia, którą mi się udało odkopać, znaczy nie, no dobra, nie udało mi się odkopać, między innymi jest to na Wikipedii, ale jest liczona mniej więcej od V wieku, taka, która jest spisywana. Dobra. Wracając, historia z V wieku, kiedy to należało tu do rdzennej ludności i na przełomie V i VII wieku przeżywali tutaj najazd Słowian. I Dubrownik, który wówczas wtedy był wyspą, jeszcze, dał schronienie lokalnej ludności, a Słowianie osiedlili się na części lądowej. I o zgrozo, słuchajcie, na tyle to się, to ich współżycie tutaj się układało dobrze, że w okolicach między X a XII wiekiem zasypali wodę, która oddzielała wyspę od lądu, i zrobili tam drogę. Teraz to główna droga miasta. Natomiast jak sobie poczytalibyście, czy sobie poczytacie na temat Dubrownika, to jest to miasto, które w międzyczasie podlegało wpływom Wenecji, Imperium Osmańskiego, austriackim, włoskim przez jakiś czas. Należało też do Wielkiego Królestwa Węgierskiego przez bodaj 20 lat. Dlatego przechodziło jak gdyby z rąk do rąk. Jednocześnie miało to swoje znaczenie ze względów handlowych. No, był to port handlowy, bardzo intensywnie się rozwijający tu w regionie, dopóki w XV wieku nie doszło do
jakby reorganizacji szlaków handlowych, tak? I wtedy to miasto zaczęło podupadać dość mocno. Zostało to zniszczone kilkoma wojnami, co też dało mu popalić. Pomimo, że po każdej się odbudowywało, to już nigdy nie nabrało swojej świetności. Natomiast jego piękno, ponoć, jeszcze nie widziałem, nie byłem, właśnie idę, polega na tym, że w czasach, kiedy był on miejscem portowym, kiedy intensywnie się rozwijał, czyli właśnie między VII a XV wiekiem, miasto się rozszerzało, rozbudowywało gród, rozbudowywało mury, mury podnosiło i rosło. To miasto jak gdyby pęczniało razem z murami, fortyfikacjami, z całą otoczką miejską. I właśnie idziemy to zobaczyć, jak to wygląda. Jest to dosyć, jest to bardzo stare miasto, jeżeli chodzi o strukturę i swoje istnienie. I podobno jedno z piękniejszych w Chorwacji i na pewno warto je obejrzeć. O, mówiłem wam o murach obronnych. Zapomniałem wam wspomnieć o jednej rzeczy. Te mury obronne, które tutaj są, przetrwały naprawdę niejedno oblężenie. Niektóre nawet wielomiesięczne. I są solidne. Naprawdę solidne. Chodzimy na starówkę generalnie. Kurde, powinienem wam pokazać chodniki tutaj. Chodniki są ułożone z kamienia i muszą mieć wieki historii, bo są wyślizgane, jakby ktoś je wypolerował, ale nie maszynowo, tylko chodem przez wiele, wiele lat. I jest gorąco, Jezu, to nie jest dla mnie. O, cień. Jest cień. Mówiłem wam, że mury rosły wraz z miastem, więc mamy tutaj dwa okręgi murów, zewnętrzny i wewnętrzny, które się rozbudowywały razem z miastem. W kwestii doznań architektonicznych nie powiedziałem wam o jeszcze jednej rzeczy. Miasto Dubrownik, właśnie o to chodzi. Patrzcie. Miasto Dubrownik uległo między V a VII wiekiem, zresztą później też, ale głównie na samym początku, mocnym wpływom rzymskim. Więc architektura miasta, jeżeli chodzi o ulice, jest bardzo podobna do architektury rzymskiej. Prostopadłe ulice, te, które są boczne, są wąziutkie. Główne ulice są szerokie. No z racji tego, że jesteśmy na zboczu góry, bo przecież Chorwacja to jedna wielka góra, to boczne uliczki idą w górę i w dół, w zależności od której strony idziecie. Wszystkie budynki stawiane są z białego kamienia i mają bardzo małe okna i wszystkie praktycznie mają okiennice. I to jest spowodowane temperaturą, znaczy biały kamień ma powodować, że budynki się tak nie nagrzewają i zachowują chłód w środku. Małe okna to jest mały przepływ słońca do wewnątrz pomieszczeń, tym rozgrzewanie w środku pomieszczeń, plus okiennice mają zaciemniać zupełnie te okna. Większość okiennic jest czarne, co ciekawe, natomiast zdarzają się też białe. Zobaczcie, tu macie czarne, ale tam w tamtym budynku w oddali macie okiennice białe. O, to tak jeżeli chodzi o architekturę. Musicie mi wybaczyć, bo nie jestem w stanie spamiętać naraz całej historii Dubrownika, ale jesteśmy teraz przy klasztorze Dominikanów. O ile się nie mylę, było to jedno z miejsc takich wyznaczników miasta. I o ile dobrze pamiętam z tego, co wyczytałem, to w momencie, kiedy opowiadałem wam, że w VII wieku Dubrownik przeżywał najazd Słowian na Bałkany. O! Bałkany! Dubrownik przeżywał najazd Słowian na Bałkany. Tu powstał ten klasztor Dominikanów i tu był wyznacznik miejsca, gdzie wpływy mieli już Słowianie. Natomiast głąb wyspy
wówczas Czyste Wyspy, tam była rdzenna ludność bałkańska. Chyba tak się mówi. Nie jestem przekonany. No trzeba powiedzieć, że widoki robią robotę, nie? Wyobrażacie sobie, że ostatnia wojna, która dotknęła Dubrownik, to jest rozpad Jugosławii, kiedy ukształtowała się Chorwacja, a w zasadzie ostatnia sytuacja taka, powiedzmy, konfliktowa, już nie był to konflikt zbrojny, ale był to konflikt na pewno polityczny. Był to konflikt, kiedy Chorwacja wchodziła do Unii Europejskiej, a Bośnia i Hercegowina nie. Stąd ten problem właśnie dostania się do Dubrownika. Co ciekawe, wcześniej przez Bośnię i Hercegowinę nie było problemu z dostaniem się do Dubrownika, natomiast w momencie, kiedy Chorwacja wchodziła do Unii Europejskiej, stał się to jakiś polityczny problem. I dlatego w 2022 roku został otwarty most, który niejako poprzez wyspę, nie pamiętam jak ona się nazywa, bo on ma taką popieprzoną trochę nazwę, ale przez wyspę omija ten pas, który należy do Bośni i Hercegowiny. Także tak naprawdę tutaj ostatnie odbudowywanie po jakichś działaniach wojennych, to nie chcę się pomylić, bo tu wojnę dotknęło w 1942 roku i bodajże w 1960 którymś to był ostatni konflikt, który tutaj jak gdyby dotknął Dubrownik. I tak nie zdążyłem wam nagrać wyjazdu z Dubrownika, ale uwierzcie mi, że było tak gorąco, że się nie dało po prostu wytrzymać. Hej! Było 37 stopni, a miasto jest usytuowane na zboczu góry, więc góra dół, góra dół, góra dół. Ale po wsiąściu do samochodu trzeba mieć pewne przemyślenia. Bo wiecie, nie chcę was zniechęcać do Chorwacji, broń Boże. Nie na tym sztuka polega, ale Chorwacja, moim skromnym zdaniem, przynajmniej na chwilę obecną, nie jest dobrym miejscem wypoczynkowym. I postaram wam się to streścić w dalszej części materiału. Natomiast przyszło mi do głowy pewne porównanie, dlatego że jak weźmiecie sobie różne aspekty życia w Chorwacji, bycia w Chorwacji, to wygląda to troszkę tak jak beczka miodu, do której dołożyliście solidną łyżkę dziegciu. Dubrownik to jest miasto bardzo monotematyczne architektonicznie. Wszystko wygląda tak samo. Gdzie byście nie byli, co byście nie widzieli, na co byście nie patrzyli, jest to takie same. Taki sam kamień, takie same okna, takie same okiennice. Wszystko jest takie same. Więc zwiedzanie Dubrownika... O Jezu, jakie to jest nudne. Powiem wam szczerze, oczywiście rys historyczny miasta jest turbo ciekawy. Bardzo interesujący. I na pewno warto się z nim zapoznać. I na pewno warto zobaczyć Dubrownik. Natomiast spacer po samym mieście jest po prostu nudny. To miasto w każdym fragmencie miasta wygląda tak samo. Dopóki nie wyjdziecie, nie zobaczycie panoramy od zewnątrz, jak gdyby od strony morza, to jest jeden monolit. I po prostu nic super ciekawe z punktu widzenia chodzenia po samym mieście. Oczywiście fajnie jest przejść się po tym mieście, znając rys historyczny, znając dzieje tego miasta, które należało do tysiąca rąk tak naprawdę, ale już spacer tam, temperatura. O, cały czas będę wracał niestety do cen, które są masakryczne. Nie jest samo w sobie ciekawe. Fajnie jest pojechać, fajnie jest zobaczyć, fajnie jest obejrzeć, ale nie poświęcajcie sobie na zwiedzanie na przykład Dubrownika, nie wiem, 2 czy 3 dni, bo to jest bez sensu. Lepiej poświęcić jeden dzień na zapoznanie się z historią w całości i potem zobaczyć miasto, zrozumieć, dlaczego wygląda, jak wygląda, jest, jakie jest,
I tyle. On już wraca na chwilę do hotelu, jest tak gorąco, że jakaś masakra po prostu. A, tu mam furtkę. O hotelu też wam powiem, ale to w osobnym fragmencie tego materiału, bo myślę, że zmieścimy się w jednym długim, ale jednym materiale. O cenach tych, że jest drogo, powtarzam do znudzenia. Ale jesteśmy w jednej z najtańszych knajp. Czyli akurat teraz musi coś jeździć w kółko. Jesteśmy w jednej z najtańszych knajp, jaką znaleźliśmy na Trypani. Trypani, dobrze mówię? To jest Trypani. Zobaczcie, pokażę wam coś. To jest menu. Czekaj, czy zaostrzy. Ceny są w euro. Nie będę wam pokazywał na swojej stronie, bo jest w kilogramach podane. Ale tu macie, o. Macie ceny w euro. W większości knajp dostaniecie dużo jedzenia. Więc o to się nie trzeba martwić. Chociaż na przykład tu zaraz obok jest taka knajpa, w której raz byliśmy, się nazywa Joje. I tam zamówiliśmy sobie deskę mięs. O desce mięs zaraz wam powiem. I powiem wam szczerze, że o tyle, o ile mięsa było tak standardowo, to na przykład frytek było nim połowę mniej jak w innych knajpach. Dlaczego deska mięs? Słuchajcie, przeciętne danie kosztuje 9, 10 do 15 euro. To tak, jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, to powiedzmy między 10 a 15 euro musicie dać za danie. No to jest dość sporo, no bo to jest pomiędzy 45 a powiedzmy 70 zł. Ale na tak wysokie ceny też, no może nie to, że są sposoby, tak? Przede wszystkim okazało się, że woda gazowana jest wspaniała. To jest najlepsza woda, jaką piłem. Kosztuje 4 euro za butelkę litrową i jest to najtańsze, co można do picia tutaj dostać. Chyba piwo można taniej dostać, no ale wiadomo. Natomiast woda gazowana to jest jeden z pomysłów, który może obniżyć wam rachunek. To jest jak gdyby jedno. Druga z rzeczy, która pomoże wam zjeść nie tanio, ale powiedzmy w jakiś sposób zaoszczędzić na żarciu, to jest na pewno na przykład zamawianie właśnie takiej deski mięs. My jesteśmy w trójkę, ja, żona i kaszojad. Kaszojad. Ty jesteś kaszojad. I moja córka, no wiadomo, nie je zbyt dużo. A deskę mięs w większości knajp, w większości, chyba w jednej mieliśmy 35 euro kosztowała, nie? Ale w większości knajp za deskę mięs płaciliśmy około 25 euro. No to dalej daje 100 zł, czy powiedzmy 120. Ale deską można się najeść we trójkę, jeżeli jesteście z dzieckiem, na przykład spokojnie. I to pozwala obniżyć rachunek, no bo gdyby wychodzi wam wtedy po 40 zł na osobę. Natomiast jeżeli chodzi o zjedzenie za 40 zł, to są to raczej najtańsze potrawy, nie? Czyli 10 euro, 44 zł, to jest najtańsze mniej więcej, co w knajpie dostaniecie. Więc taka deska pozwoli wam te parę groszy zaoszczędzić i w większości knajp będzie dobre. Natomiast śledźcie sobie, jeżeli gdzieś jesteście, weźcie sobie Google Mapę i w Google Mapie znajdźcie sobie knajpę, na przykład do której chcecie iść i tam z reguły na dole jest menu. Musicie uważać, bo w niektórych knajpach na przykład są menu nieaktualizowane i są podawane jeszcze w kunach. I jeżeli są podawane w kunach, to prawdopodobnie są około 5-10% niższe niż są obecnie, dlatego że w momencie przejścia na euro te ceny wszystkie skoczyły do góry. Natomiast wiele knajp ma poaktualizowane menu i to menu już znajdziecie w euro i tam będziecie mogli sobie sprawdzić te ceny, żebyście nie poszli na głupa, bo my tak poszliśmy raz do knajpy. Otworzyłem menu, spojrzałem, zamknąłem, podziękowaliśmy grzecznie, obniżaliśmy sztućce i wyszliśmy. Po prostu było tak koszmarnie drogo, że po prostu nie. Więc no, takie sposoby. No wiadomo, jeżeli bierzecie sobie hotel czy coś, to ze śniadaniem, to wam pozwoli troszeczkę obniżyć rachunki, jeżeli chodzi o życie tutaj. No i generalnie w sklepie ceny nie są jakieś zabójcze, dramatyczne. To znaczy, jeżeli pójdziecie sobie do sklepu, kupić, nie wiem, iced tea na przykład, paczkę ciastek czy coś tam, to nie są to ceny aż tak zabójcze, jak na przykład ceny w restauracjach. Jest straszna rozbieżność pomiędzy tym, co kupujecie sobie w sklepie, a tym, jeżeli zamawiacie sobie jeżdżacie w restauracji. Więc polecam. Jest taka sieć, która się nazywa tutaj Studanec.
znajdziecie ją w większości jakichś miejscowości i tam naprawdę można się zaopatrzyć całkiem spoko i za jakieś w miarę rozsądne pieniądze. Tak ogólnie jest drogo, więc jak gdyby to nie jest tak, że tu najedzie się za te pieniądze co w Tajlandii. Na przykład albo pójdziecie sobie do 7-Eleven i za 2 dolary to sobie się odkupi się na 2 tygodnie. To tak się nie da, ale generalnie w sklepach jest taniej. O, więc my teraz czekamy na żarcie. Teraz się biorę chyba za nagranie ostatniego kawałka materiału, który tutaj powstanie. Zbliża nam się piękny zachód słońca na Trypani. Boże, kto wymyślił taką nazwę, której nie da się wymówić? Ale chciałbym wam podsumować głównie pobyt w Chorwacji, dlatego że zarówno Brno, jak i Austria, Wiedeń to były dla nas przystanki. Miejscem docelowym i takim miejscem, gdzie mieliśmy odpocząć sobie, to była Chorwacja. I to chyba chciałbym wam podsumować. Nie jestem pewien, czy dawać wam przekaz taki, że coś wam polecam, albo do czegoś was zniechęcam. Natomiast chyba nie jestem w stanie tak w 100% ukryć emocji, że nie jestem 100% zadowolony z pobytu w Chorwacji. Żebyśmy mieli jasność. Chorwacja to piękny kraj. Będzie mi tak teraz światło schodziło, wchodziło. O! Chorwacja jest pięknym krajem. To jest jedna wielka góra i podróż przez Chorwację, szczególnie jeżeli na mapach sobie, tak jak ja, ustawicie, omijaj drogi płatne, przynajmniej w jedną stronę, to będziecie mieli naprawdę super wrażenie wizualne. To jest doświadczenie, którego nie wiem, czy można powtórzyć w jakimś europejskim kraju. Przejazd przez Chorwację jest pięknie. Natomiast gdzieś po drodze w materiale wam powiedziałem, że cała Chorwacja to jest taka, jakiego aspektu byście nie wzięli, to jest taka beczka miodu, do której ktoś dołożył taką solidną łyżkę dziegciu. To samo się tyczy pobytu tutaj i w ogóle całej infrastruktury takiej wypoczynkowej, tak? Całej turystyki. To znaczy, zapewne wielokrotnie w materiale utyskiwałem na to, że jest drogo. I to jest jeden z głównych powodów, który niszczy pobyt w Chorwacji jako ten taki podstawowy. To znaczy, żeby spędzić w Chorwacji tydzień wakacji, potrzebne jest naprawdę dużo pieniędzy. Jak dla Polaka na przykład, tak? I dbanie o to, żeby, nazwijmy to, budżet się spinał, strasznie psuje wypoczynek. Wciął, nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Chorwacja to jedna wielka góra. Ale jadąc przez ten kraj, nigdzie nie spotkałem się z tym, żeby rozwój tutejszej turystyki w jakikolwiek sposób był postawiony też na tą turystykę górską. W żaden sposób. Tu się liczy tylko słońce i woda. Tu się nie liczy nic innego. Mam wrażenie, że tak samo dla turystyki, jak i dla mieszkańców. Niestety chyba dla kraju również. Dlatego, że no bądź co bądź, duża część infrastruktury turystycznej, szczególnie górskiej, zależy od kraju. Tego nie ma tu w ogóle. I chyba taką rzeczą, która, nie wiem, czy ona mnie boli, czy mi przeszkadza, ciężko mi jest tak określić jednoznacznie, o kikrzyp mi w zasadzie chodzi, ale ogólnie jest to ogólnie pojęta turystyka tutaj. To znaczy, jak sobie wjedziecie do Chorwacji i pojedziecie, tak jak ja jestem na Trypani, nie wiem, jak jest w takich super turbo popularnych miejscowościach, może tam jest ciutę lepiej. Tutaj wygląda to tak, jakby ktoś 30 lat temu zbudował infrastrukturę wypoczynkową, taką turystyczną, i do tej infrastruktury przez 30 lat dołożył tylko klimatyzator i płaski telewizor. To znaczy, autentycznie, jeżeli wchodzicie do pokoju, na przykład ja się z żoną
zatrzymaliśmy w takim hotelu, który się nazywa Faraon. I jak wchodzicie do środka, to jest PRL. Jak Boga kocham, jakbyście, nie wiem, kto z was jeszcze pamięta takie ośrodki z przełomu lat 80., początku 90., kiedy na przykład, nie wiem, wojsko miało, policja miała swoje ośrodki wypoczynkowe, kolej miała swoje ośrodki wypoczynkowe i one tam, no wiadomo, no zionęły PRL-em, nie? No to się tak teraz popularnie mówi, ale no tak było i tak generalnie tak to tu wygląda, nie? Jak wchodzicie, to tak jakbyście was wyssało i byście wypadli w Polsce w latach 90. I to jest jak gdyby przeszkadzające, dlatego że odczuwacie w pewien sposób jakiś taki brak, jakby to powiedzieć, szacunku dla turystyki, szacunku dla ludzi, którzy tak naprawdę utrzymują ten kraj, dlatego że w tym kraju, wiadomo, tu się wydobywa kamień, tu się produkuje wina, oliwki, oliwę, jest wiele aspektów gospodarki w tym kraju, które przynoszą przychody, ale nie oszukujmy się, że zwia część Chorwacji utrzymuje się z turystyki. Abstrahując od tego, że jeżeli jedziecie sobie przez Chorwację i tak jak mówię, tak jak my włączyliśmy pomijanie tras płatnych, i przejechaliśmy sobie takimi zupełnymi opłotkami, to w wielu częściach tego kraju wygląda to tak, jakby ludzie nagle wstali i wyszli. Opuszczone domy, opuszczone lokale gastronomiczne, powybijane okna. Ja nie wiem, bo może to jest też trochę wina COVID-u, nie? Że COVID tak trochę ten kraj przyhamował. Natomiast reszta, no tu gdzie byliśmy, to tak troszkę tak wieje takim PRL-em, nie? Oczywiście jest klima i jest płaski telewizor, a oprócz tego macie na przykład, nie wiem, kabiny prysznicowe zasilikonowane, nie wiem, wieczkiem od ogórków, tak? Nawalone silikonu i na przykład spłuczkę w klozecie, która u nas przywołuje jelenie podczas napełniania się, po prostu tak buczy. Deska klozetowa się rozpada, a jak zatkaliśmy korek w umywalce pierwszego dnia, tak dzisiaj dopiero ktoś to odetkał. Wygląda to strasznie. W porównaniu do ceny, kiedy... Słuchajcie, my tu przyjechaliśmy tak. W czwartek wyjechaliśmy, byliśmy w Czechach. Czyli w piątek wyjechaliśmy do Wiednia. Byliśmy w Wiedniu w niedzielę, to tutaj byliśmy w poniedziałek, a jutro jest sobota, dzisiaj jest piątek, nie? No to tu parę nocy to spędziliśmy. I za te, nie wiem, 4 czy 5 noclegów moja żona, bo wyjazd sponsorowała moja żona, zapłaciliśmy 1000 euro za ten pobyt tutaj w hotelu ze śniadaniami. Co jak gdyby jest, no, niemałą kwotą. Sprawdzaliśmy, słuchajcie, specjalnie w knajpie przed chwilą. W Tajlandii kawa kosztuje, nie, przepraszam, nie kawa. Sprawdziałem najdroższe żarcie w restauracji. Kosztowało 320 batów, a bat jest po 20 groszy. Czy po 12 groszy? Jakoś tak. Tutaj szklanka coli kosztuje 4 euro. To żebyśmy mieli jasność. Ja wiem, że ja to powtarzam do usranowa, natomiast nie chciałbym, żeby ktoś jak gdyby tu przyjeżdżając poczuł się delikatnie zaskoczony, tak jak ja, bo powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony, dlatego że nie sprawdzałem, jak tu jechałem. Tak trochę zdałem się na moją żonę i nie sprawdzałem i byłem zaskoczony. Jest drogo. Jest w wielu miejscach, rozmawiałem tu z Polakami, wczoraj w knajpie się spotkaliśmy i oni też mają takie wrażenie, że tak generalnie świat się tutaj, jeżeli chodzi o turystykę, zatrzymał się 30 lat temu, nie? Więc żeby wam nie przedłużać. Chorwacja to jest piękny kraj, żeby przez niego przejechać. Gdzie troszeczkę otworzymy światełko? Chorwacja to jest piękny kraj, żeby przez niego przejechać. Żeby zatrzymać się w kilku miejscach, które tu są, ale nie bardzo widzę ten kraj pod kątem wypoczynku, przynajmniej jak gdyby w moim tego słowa rozumieniu, tak? To znaczy, ja lubię poleżeć na słońcu. Może nie, na słońcu nie, ale lubię popluskać się w wodzie, lubię popluskać się w basenie i zawsze na wyjazdach, jak jeździliśmy, to 3, 4, 5 dni robiliśmy sobie takiego chilloutu od zwiedzania. Tu jest to niemożliwe, to znaczy jak gdyby tego zwiedzania jest za mało, a sama ta turystyka właśnie taka hotelowo-bazowa jest słaba, wygląda słabo, nie? Dlatego jeżeli chcecie zwiedzić Chorwację dla Chorwacji, to wam polecam, ale jeżeli chcecie tu wypocząć, przyjść tutaj,
bo wypoczniecie za rozsądne pieniądze tanio na przykład, nałapiecie się słońca i wody, to nie. Znaczy, znam lepsze kraje niż Chorwacja, jeżeli chodzi o wyjazd. To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie da się pojechać na 10 dni, czy na 7, czy na 8 dni do Tajlandii. W ogóle jestem chory, jeżeli chodzi o Tajlandię. Uwielbiam Tajlandię i chcę tam wrócić na pewno, nie? Natomiast nie da się pojechać tam na 7 czy 8 dni, dlatego że podróż trwa co najmniej 2-3 dni, tak? Przesiadki, dlatego że nie wiem jak jest teraz, ale chyba tak samo trzeba się przejść w Dubaju albo gdzieś w Omanie, tak? A tam, żeby to zobaczyć, trochę pochłonąć, no potrzeba jest co najmniej, powiedzmy, tych 2 tygodni, żeby tam spędzić, nie? Ale gwarant wam daję, że jeżeli byście znaleźli bilety, powiedzmy, po 2,5 tygla za osobę, to tydzień czasu w Chorwacji to jest 2-3 tygodnie na przykład w Tajlandii, w Kambodży czy w Wietnamie, nie? Bo to są jak gdyby ten sam region i ceny są podobne. Dlatego mówię, jeżeli chcecie zobaczyć Chorwację, te góry, piękne przestrzenie są takie, że jak ktoś ma lęk przestrzeni, to można się zesrać w gacie. Ale przyjechać tu dla wypoczynku, żeby zobaczyć kraj, objechać kraj, super spoko, nie? Żeby przyjechać tu dla wypoczynku na 7 dni, no ja na pewno nie, tak? Mówię, widoki są piękne, niektóre miasta, infrastruktura tutaj, a szczególnie właśnie kształtowanie terenu, to jest coś wspaniałego. Natomiast pozostałe aspekty mają wiele do życzenia tutaj i chciałbym, żebyście mieli tą świadomość, że jak tu przyjeżdżacie. Jest dobra kuchnia, jest naprawdę bardzo dobre jedzenie, drogie, ale bardzo dobre, tak? Natomiast mówię, są piękne widoki, piękne trasy. Jeżeli chodzi o taki aspekt, powiedzieć, wizualny, Chorwacja naprawdę jest w stanie zaspokoić bardzo wiele gustów, ale nie jest to, przynajmniej nie wiem, myślę, że wy macie podobnie, no jak gdyby, nie wiem, czy obserwują mnie ludzie, którzy wyjeżdżają na taki leżing 7 dni, nie? To nie jest kraj dla takich turystów, którzy chcą się poruszać, chcą się przemieszczać, chcą zwiedzać coraz to nowe rzeczy i przede wszystkim chcą to zrobić za pieniądze, które są w stanie w Polsce zarobić, to jest prosta sprawa, nie? Dlatego zostawiam was z tym materiałem i z moimi przemyśleniami. To są moje przemyślenia, żebyście o tym wiedzieli, że ja nikogo nie namawiam, nikogo nie chcę odstraszyć, natomiast przedstawiam wam negatywy właśnie po to, żebyście mogli te negatywy. Czasami człowiek wpada na jakiś pomysł i jest taki super entuzjastyczny dla tego pomysłu. Zostawiam wam te negatywy, które tutaj jak gdyby zobaczyłem, żebyście mogli podjąć tą decyzję super świadomą, tak? Naprawdę warto jest przejechać przez Chorwację na 100%. Jest przepiękna. Historycznie, słuchajcie, historycznie to jest kraj, który przeżył bardzo, bardzo wiele. Tak samo warto się z tą historią zapoznać, a nie zapoznacie się z historią lepiej, jak przemieszczając się z miejsca do miejsca i w konkretnych miejscach czytając sobie informacje, nie? Dlatego, że nie wiem, czy nikt nie siada przed Wikipedią, nie czyta sobie historii Chorwacji, ale czasami ludzie siadają, jak są w danym miejscu i zaczynają czytać o danym miejscu. Dlatego mówię, pod tym kątem warto. Natomiast pod kątem takiego wypoczynku, szczególnie takich ludzi jak ja, że ja muszę się przemieszczać, muszę coś widzieć, muszę coś oglądać, to jest hardcore, nie? To jest tutaj nie najfajniej. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że jutro czekam jeszcze 16 godzin drogi, wrócę do Polski i skończę materiał w końcu o butach, o Lowach, które spędziły na moich nogach 3 lata i dokonały żywota, ale specjalnie zachowałem, żeby nakręcić o nich taką recenzję, wiecie, taką po 3 latach użytkowania, nie taką, że się dostaje, o fajne, z pudełka, nie? Trzymajcie się. Okej, jeszcze jedna wrzutka, słuchajcie, tu nie ma ładnych dziewczyn, ale przed chwilą widziałem jedną ładną i ładne dziewczyny tutaj jak są, to obracają się, oglądają się za kolesiami z aparatem, więc zweryfikujcie swoje hobby, jak jedziecie do Chorwacji.